odniesień, a niektórzy koledzy, jak Marcin Świetlicki, wprost zaczynali od tego, żeby pokazać, że nie, żadnych serwitutów wobec zobowiązań narodowych czy patriotycznych, czy też solidarnościowych, wtedy się mówiło chyba raczej tak. Natomiast w moim przypadku chyba, tak szczerze mówiąc, to ten klasycyzm był taką próbą usunięcia się z tej linii martyro, złe słowo, no, linii zmagań, że tak powiem. Dał szansę na jakieś szukanie echa, kulturowe podejście do tych kwestii, a nie tylko takie jakieś zaangażowanie literackie, pióra w jakiejś formy aktywności pozaliterackiej, politycznej, czy jakiejś tam patriotyczno-politycznej. Natomiast w życiu to nie, no bo to raczej to jest ta generacja, tu u was było przecież to ten Major, Brulion, punk rock ówczesny, taki rodzaj fanziny, taki rodzaj funkcjonowania, który budował gdzieś na obrzeżach tej struktury, tego podziału bipolarnego, my, oni, to komuniści versus podziemi. Tutaj ta kwestia generacyjności tych zachowań, takich biograficznych postępowań była raczej po tej linii szła, czyli jakiś tam punk rock, jakiś tam zespół Siekiera, towarzystwo Todd Art, późniejsze to, co się stało, tam Miłość chyba, cały ten jazz, scena jazzowa, Brulion, Friedrich Major, jakby to wszystko w tej strukturze jakoś tak funkcjonowało. No i w Krakowie bardzo istotna, co teraz mi uświadomiła rozmowa z Pawłem Chojnackim, była jakieś nasze częściowe zaangażowanie w ruch, jak on się nazywał, to nie wiem, takie demonstracje uliczne przeciwko obecności Sowietów w Krakowie. Pamiętam takie dumę, że myśmy przed ZOMO nie uciekali, w sensie jako ta generacja, to taka była martyrologia bojowa, że tak powiem. Natomiast tak to by wyglądało. Literacko natomiast ciekawie jednak tych wątków jest ciężko, te wątki jest ciężko odszukać. Tak mi się wyda. Pan się z tym nie zgadza. W zasadzie to chyba się zgadza. Zawiesił pan głos, nie widziałem jaka będzie reakcja. No. Tak, tu chciałem jakąś taką pauzę dramatyczną. To jeszcze w ogóle ten kontekst mickiewiczowski, jeszcze można by o nim pomyśleć od takiej trochę innej strony, no bo zarówno nasz wieszcz, jak i pan terminowali przecież początkowo właśnie w szkole no, klasycznej, klasycystycznej. Potem dopiero było to takie radykalne, a może i nieradykalne zerwanie. Ale ja w tym momencie jeszcze tą kwestię bym zawiesił, bo trochę patrząc na swoje notatki Mickiewicza jeszcze dzisiaj będzie. Ale w tym momencie chciałbym spytać i o coś, o co w zasadzie chyba powinienem spytać na samym początku. To też trochę mickiewiczowskie, ale nie w sensie ścisłym. Obce ciało. Jeżeli spojrzymy na spis treści tej wielkiej księgi, mamy tam pańskie najważniejsze tomiki, no w zasadzie wszystkie, które zostały opublikowane oprócz tego jeszcze drugoobiegowego napisu, a potem jakby na prawach, przynajmniej w samym spisie treści, jakby na prawach też osobnego tomu jest wiersz Obce ciało, ponad 50-wersowy poemat, no ale jednak utwór osobny. Nie tak dawno mieliśmy Środę Popielcową, wciąż trwa Wielki Post, a to wiersz pod tym względem również szczególny, no bo przecież w tym czasie pisany. No i może takie pytanie już jakby nie budując jakichś tutaj wielkich kontekstów. Dlaczego akurat Obce ciało, ten wiersz drukowany przecież wcześniej tylko w czasopiśmie, dlaczego on nagle zaczął patronować temu 30-leciu, przynajmniej na okładce? Widzę, co państwo, to ja może przeczytam ten wiersz, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. A potem państwo i pan Ireneusz i państwo mnie pogonią, będziemy rozmawiać. No bo to jest faktycznie takie, napisane jest to w Środę Popielcową, trochę długo, 2016-2019, taka long lasting Popielec.